Cześć, dzień dobry, szczęść Boże. Moje nazwisko Sandra Domiczak. Ksiądz Witold Lesner. Wspaniałym gościem kawowym dzisiaj, jeśli mogę to tak powiedzieć, jest ksiądz Witold Lesner. I zaczęliśmy w sumie naszą rozmowę o kawie od spotkania przy ekspresie u nas w redakcji. No, super było. To przybliżmy w takim razie osobom, które interesują się kawą, które są naszymi czytelnikami, słuchaczami, oglądaczami. Jak się zaczęła księdza przygoda z kawą? Od pierwszego kubka. A to pierwszego kubka na Kubie? Tam, gdzie ksiądz pracuje? Tak źle to nie było. Nie. Ale nigdy kawa nie była dla mnie jakąś pasją, żebym pił. I ja to też mówiłem przy tej kawie, że przed wyjazdem na Kubę jakieś może 5 razy zrobiłem sobie tak kawę dla samego siebie. Jak goście przychodzili, to inna historia. Tak, żeby dla samego siebie to tak może 5 razy. Nigdy mnie nie fascynowało. Ale na Kubie nauczyłem się pić kawę. Nie? Piłem kawę w różnych miejscach, na różnych kontynentach, różnie zrobiona, ale ta kubańska mi smakuje najbardziej. Czy to rzeczywiście jest jakiś rytuał picia kawy? Kubańczycy mają jakiś specjalny sposób wypalania, przygotowywania, parzenia tej kawy? Czy to po prostu, tak jak wszędzie, fusiasta zalewana wodą na przykład? Znaczy rytuały, jako żeby ktoś siadał jakieś specjalnie do kawy, to może nie ma, ale tak, wypalanie, przygotowanie jest dosyć ważne. Moja parafianka ma swoją plantację i na tej plantacji ona utrzymuje przynajmniej, że najważniejsze jest w przygotowaniu kawy to, żeby ona miała jak najmniejszy kontakt z metalem, żeby nie dotykała metalu. I ona, cały zbiór jest ręcznie oczywiście robiony. Wypalanie jest w kadziach, no to są metalowe, ale wtedy jeszcze ogień dochodzi do tego, ale suszenie jest, żeby śmieszniej, na asfalcie. Najlepiej oddaje ciepło. Znaczy, to jest miejsce, gdzie mogą to zrobić w ogóle, bo problem jest z płaszczyzną taką dużą. Nie ma pieców, nie wypala się kawy w piecach najczęściej. Znaczy, samo wypalanie tak, jest taką misą, w misie takiej i z cukrem. Wypala się cukrem. Parzy się kawę do pewnego momentu, jak jest już taka prawie że wypalona, to wtedy dosypuje się cukru i się kandyzuje tą kawę. Ona jest taka klejąca potem. I to jest też ważny moment. Suszy się na asfalcie najczęściej. I potem no, mieli się. No, to są najczęściej dla nas są jakieś te młynki, jakieś, a tam mają moździerz. Taki moździerz takiej metrowej wielkości, mniej więcej wysokości, z taką wielką pałką i jest mielony. Też ważne jest to, żeby nie było proszkiem, żeby nie sproszkować kawy. Ona ma mieć części ziarna. I potem też już gotując kawę, też nie ma czajników, nie ma jakichś tego. Jest to się tak kolador, to jest taka skarpeta czy nie wiem, czy no, jakiś taki woreczek, do którego się wlewa, przelewa, i gdzieś to razem się to robi i ta parafianka ma najlepszą kawę, którą piję na Kubie. Powiem szczerze, że teraz to nabrałam ochotę, żeby wlecieć na Kubę, jak tylko ta pandemia się skończy. No proszę. A te moździerze są drewniane, kamienne? Drewniane. I z takiego specjalnego rodzaju drewa, czerwonego, to może być każdy. Jest bardzo twarde, ale też ma taką swoją porowatość i tak dalej. To tak cała ta magia. Czyli tak jak na przykład Chińczycy, Japończycy mają rytuał picia herbaty, tam tak jest rytuał przygotowania kawy tak naprawdę. Czy przygotowaniem? Znaczy tak, tylko że w Chinach to się, czy w Japonii się to w tym uczestniczy jakoś, w tym przygotowaniu. Mhm. Tam nie ma. Tam jak czasami moi goście przyjeżdżają, to właśnie mają taki problem, bo u nas się siada, się pije, jakieś ciasteczko się je i tak dalej, a tam po prostu się piję, bo to jest takich malutkich tam, nie takich jak tutaj, takich malutkich filiżankach. To jest na łyk, dwa łyki i koniec. To nie ma tak, że ktoś siedzi przy tej kawie i gada. Gada się przy ciastku, gada się przy jakimś napoju, ale kawę się pije i się idzie dalej. Także nie ma rytuału picia, przygotowanie może jest. No. Okay. Przynajmniej tak jest moje doświadczenie. Nie wiem, jak tam turyści jak przyjeżdżają. A Kubańczycy piją też herbatę? Jak są chorzy. O! Jak kogoś proszę, żeby mi zrobił herbatę, to pytają, a co, na co chorujesz? Czyli rozumiem. Cygaro kubańskie, które w Europie jest znane, do tego kawa, herbata tylko jak człowiek jest chory. Ale cygara to też, te, które my znamy, są tylko dla turystów, nie? Ich nie stać na
dają swoje tam papierosy i jakieś takie... To, co zostaje z produkcji cygar tych firmowych, mm-hmm. te resztki, to wtedy z tego się robi papierosy i cygara dla Kubańczyków. A jest na przykład połączenie takiego, że do palenia cygara pije się coś? Że jest to jakiś, na przykład nie, albo pije jakiś napój, czy jakiś może alkohol i do tego palę cygaro, czy po prostu, czy to są totalnie, bo my gdzieś Europejczycy mamy takie przekonanie, że Kuba to samochody w stylu vintage, brak McDonalda, tak bardzo upraszczając mówiąc. McDonald jest na Kubie. Już jest. W bazie Guantanamo. Okej. Okay. W amerykańskim. No, no, rozumiem, to wszystko wiemy, o co chodzi. Ale właśnie w mentalności wielu Polaków jest właśnie to, że Kuba zatrzymała się w pięknym czasie, w pięknym, kolorowym czasie i wiele osób, myślę, ma takie wrażenie, że życie na Kubie płynie spokojniej i wolniej. Bezpieczniej może nie do końca, ale z mniejszym obciążeniem psychicznym. Z perspektywy turysty tak to wygląda. Te wszystkie folderki takie reklamowe, tak, które pokazują te zdjęcia z Kuby, pokazują prawdę. Mhm. Piękne, bielutkie plaże, palenki, lazurowa woda, piękne samochody, te odrestaurowane, świecące, błyszczące i tak dalej. To wszystko jest, ale dla turystów. Teraz miałem przed wyjazdem akurat na mój urlop, miałem okazję być też w Hawanie i moja siostra mnie poprosiła, żebym zrobił zdjęcia tych samochodów właśnie, bo tam do czegoś tam chciała. I nie ma tych samochodów, nie ma, one są pochowane, nie ma turystów, one są pochowane, bo są za drogie do eksploatacji. To są dla turystów. I jeśli jeszcze sami Kubańczycy mówią, że jest Hawana i Kuba. Hawana naprawdę jest bardzo różni się od pozostałej części wyspy, czy sposobu życia ludzi na wyspie. Tam jest, no, jest trudno, nie? To już jest inna bajka. I z tym takim naszym wyobrażeniem, że ktoś... U nas mam taki obraz filmowy, że ktoś pali cygara, koniakiem popija. Do tego tańczy w kubańskiej muzyce. Nie ma takiej opcji tam. Normalnie ludzie tak nie żyją, bo ich właśnie na to nie stać. Nie? Była taka historia, że w pewnym momencie zaczęli, no był taki kryzys, to zaczęli płacić w tym, co produkują. I Kubańczyk za pensję dostawał 3 cygara. To kilku kolegów zbierało się, kradli z fabryki pudełko, zapełniali to pudełko i za to pudełko cygar od turystów dostawali więcej niż pensję. Nie? Potem się dzielili. W pudełku wchodzi 20 cygar, 20 do 30, nie? Także 3 cygara na pensję wchodzi. Nie? Także ich nie stać po prostu na to, żeby tak sobie palić. A jeszcze do tego teraz coś wypić, jakiś rum czy coś, to nie ma takiej opcji zupełnie. Oczywiście. Ale to... Taka filmowa wersja jest, taka turystyczna. Turyści mają wszystko i w hotelach jest wszystko i tak można sobie porobić, nie? Ale miejscowi nie. Dziękuję, że ksiądz to mówi, bo to też... uświadomiło mi, myślę też, że wielu osobom, które nas teraz oglądają, że Kuba to też kraj misyjny. Tak. Gdzie jest wiele do zrobienia i oprócz tego tej wizji, którą mamy przedstawiają w folderach turystycznych. No to jest prawda, to jest prawda. To jest w tych folderach. Jak do mnie goście czasami przyjeżdżają, zapraszam. To, no, Hawana, trzeba zobaczyć Hawanę, bo faktycznie tam jest, ten kadr się zatrzymał w pewnym momencie i warto to zobaczyć i trzeba się pospieszyć, bo teraz też zmienia charakter Hawana. Warto przyjechać, zobaczyć. Zawsze pokazuję moim gościom Hawanę, potem jedziemy do mnie 800 km dalej, na drugi koniec wyspy i pokazuję to życie normalne. I wszyscy mówią, tu jest lepiej, u ciebie jest lepiej, widzimy autentyczną Kubę, widzimy tą serdeczność ludzi. Tam nie da się z domu wyjść bez niczego. Nie da się wejść do domu, żeby po częstunku jakiś, przynajmniej kubek wody, czy właśnie tę kawę. A w Hawanie podchodzi się do turysty tak, daj mi. A u mnie podchodzi się trzeba. I myślę, że to jest piękny koniec tej naszej rozmowy. To w takim razie dziękuję. Zapraszam na Kubę. Mogę służyć jako przewodnik. To w takim razie zapraszamy na Kubę, zapraszamy, mamy też kubańską kawę u nas w sklepie, można spróbować, zobaczyć. Ksiądz tutaj co prawda mówił, że ziarna są o wiele ciemniejsze, te oryginalne na Kubie, ale mamy nadzieję, że chociaż trochę przybliżymy Wam tą Kubę w kubeczku napoju. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.